21 marca w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie odbyła się premiera spektaklu Poszukiwany PM grupy teatralnej Woman działającej przy tutejszym ośrodku. Opiekunem grupy jest Monika Kazimierczyk. Spektakl to słodko-gorzki obraz poszukiwania prawdziwego mężczyzny przez młode kobiety. Opowiada o marzeniach, czasami nie do spełnienia oraz rozczarowaniach, które są nieuniknione. Podczas kilkudziesięciominutowego przedstawienia aktorzy zafundowali widowni prawdziwy miks emocji, za który otrzymali oklaski na stojąco. Przedstawienie było niejako toastem w drugie urodziny grupy Woman oraz wpisało się w Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony 27 marca. Dzień dobry Państwu, bo nie wiecie, dobry wieczór też. No bo pewnie nie wszyscy wiedzą, no ale też jest tutaj inny powód, dla którego się spotkaliśmy. Są to nasze drugie urodziny. I z tej okazji mamy taki po prostu malutki upominek, jakbyśmy mogli prosić naszego głównego reżysera, naszą matkę i przyjaciółkę. Dobrze, przyjaciółkę. Zanim to się nastąpi, to ja pomogę. To tak z okazji wszystkich. Może mam. No właśnie. 100 lat to zajmujemy. 100 lat! 100 lat! Spektakl Poszukiwany PM to drugi spektakl grupy Woman. Jest inspirowany życiem, przede wszystkim życiem, i powstawał tak naprawdę podczas zajęć, podczas wyjazdów, podczas prób, kiedy to ja swoim dobrym słuchem i wzrokiem podglądywałam zachowania dziewczyn, ich rozmowy, to jak gdzieś tam komentują, wspominają, analizują ostatnie gdzieś tam spotkania z mężczyznami, mają swoje perypetie. I później podzieliłam się też gdzieś tym pomysłem, prawda, z wami, tak. że widzę, że macie takie problemy tutaj z mężczyznami i może to jest dobry pomysł na spektakl. Okazało się, że rzeczywiście to im w duszy gra. Zaczęłyśmy szukać tekstów, później zaczęliśmy szukać mężczyzn, którzy nas wspomogą w tym spektaklu. I okazało się, że tak, że takowi są. Gdy zjawili się już mężczyźni, to był, co Daria, był? Komplet? Komplet był. Tak, był komplet. I wtedy zaczęliśmy analizę tekstu, podział ról, prawda? Tak. I historię postaci, i dziewczyny szukały tekstów, wertowały książki z poezją, internet. Same rozmowy jakieś, które się stworzyły, też były dodawane. Tak. Jak najbardziej, ale też te wszystkie teksty rymowane, to powstawały. Tak, szukamy tak cukierników czy strażaków, no to też jest twórczość. Informatyków. Tak, twórczość własna dziewczyn. Rozwiązania sceniczne, muzyka też powstawały w trakcie, aczkolwiek inspirowaliśmy się również sytuacją w grupie, bo piosenka przewodnia, czyli Mam chłopaka. Daj chłopaka. Takiego chłopaka. Takiego chłopaka. Takiego, no właśnie, one się lepiej znają na tym. To jedna z piosenek, która zaczęła nam się podobać od momentu, kiedy Olga śpiewała ją podczas egzaminów do szkoły aktorskiej, tak, znaczy aktorskiej, do liceum teatralnego. I tą piosenką nas zaraziła. Prawda? Prawda. I zaczęliśmy tą piosenkę sobie gdzieś nucić i stwierdziliśmy, że to jest świetny materiał i tak dalej, i tak dalej. No i co? No i jesteśmy tutaj dzisiaj na premierze, po nocce teatralnej, którą spędziliśmy tutaj na scenie, spaliśmy tu, ćwiczyliśmy całą noc, byliśmy na nocnym spacerze po Lubawie, szukając Białej Damy. Zwiedzałam Lubawę, dowiedziałam się o różnych ciekawych, tajemniczych miejscach w Lubawie. Nie. Więc jednym słowem, ile, pół roku? Więcej. Co? Więcej. Pierwsze teksty powstawały w Brodnicy na festiwalu. Tak, czyli to było czerwiec.
No. Tak, to były w ogóle pierwsze jakiekolwiek pomysły, tak? Tak. A teraz do Brodnicy pojedziemy już z tym spektaklem w czerwcu, 20 czerwca jest Brodnica, But. Więc myślę, że od momentu pierwszego przebłysku do teraz, to jest no niespełna rok, ale takiej twórczej pracy to było, no mi się wydaje, że to było kilka miesięcy tylko. Tak, tak, od listopada. No, a premiera miała być 8 marca. Miała być. Ale się nie wyrobiliśmy, a teraz plany mamy, prawda? Mamy plany. Gdzie jedziemy? Przypomnijcie mi. Do Teresina. Tak. Do Brodnicy. Do Rypina. No, jak Pan Bóg da. Da. Do Gdańska. Tak, jest tego dużo, ale nie wiemy, czy starczy nam czasu, motywacji to mamy, ale jeszcze są też finanse potrzebne na to. No i logistyka, tak? Także jest tego sporo, ale jednym słowem, jak duch teatru w nas żyje, no to wszystko będzie dobrze. Piękny mężczyzna jest sam, dlatego łączy się ze swoją kobietą, a wtedy stanowią jedno. Dlatego zaczynamy poszukiwania kandydata na chłopaka. Właśnie. Zapraszamy wszystkich prawdziwych mężczyzn. No, odważnych, inteligentnych, uroczych, przystojnych, ochoczych. Dziewczyny zakładały balony. No, który chętny? O, widzę, pan drugi rząd, tak. Pan sprzedł, oczywiście, by pan. No, widzę, pan, że chce.